Jest za wcześnie na ogłoszenie sukcesu, jednak bez wątpienia pojawiła się szansa na zawarcie porozumienia pomiędzy Karpaczem a Karkonoskim Systemem Wodociągów i Kanalizacji. Od wielu miesięcy w naszym regionie pomiędzy tymi stronami trwa spór o ściek. Od sierpnia zeszłego roku Karpacz korzysta z naszej oczyszczalni w sposób taki bezumowny, płacąc 5,01 zł, co jest zdecydowanie poniżej tych naszych minimalnych kosztów. Obie strony poszukiwały drogi do rozwiązania tego sporu, a w jej znalezieniu pomógł im ostatnio wojewoda. To na zorganizowanym przez niego spotkaniu z przedstawicielami spółki i gminy wypracowany został zarys porozumienia. Na razie mamy podpisaną umowę, która po spełnieniu dwóch warunków wejdzie w życie ewentualnie do końca września. Pierwszy warunek, ta umowa jest potrzebna do złożenia przez Karpacz w Wodach Polskich wniosku w sprawie zmiany taryf. Jeśli ta decyzja Wód Polskich zapadnie, wówczas Karpacz będzie mógł podpisać z nami drugą umowę, w której są zawarte ewentualne zobowiązania wynikające z uznania tej ceny 8,15. Ja się cieszę, bo ta cena ona jest zbieżna z tym, o czym my od samego początku mówiliśmy, czyli ona oscyluje w tych kwotach, na które my byliśmy przygotowani i wiedzieliśmy, że one są realnymi cenami rynkowymi za oczyszczanie tego metra sześciennego. Krótko mówiąc, Karpacz będzie musiał dopłacić Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji za ściek, który popłynął w ostatnich 12 miesiącach do mysłakowickiej oczyszczalni. Tego na chwilę obecną jest około 2 milionów złotych, przy czym my proponujemy to rozliczenie do rozliczenia w 18 ratach. Zatem myślę, że to jest korzystna formuła dla dwóch stron. I jeśli te dwie umowy się ostatecznie zrealizują, wówczas będziemy mogli mówić o jakimś tam sukcesie. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ten bezumowny zrzut ścieków, on jest obarczony tym, że my na pewno będziemy musieli zapłacić więcej niż tą kwotę, którą płaciliśmy na podstawie porozumienia, które obowiązywało do sierpnia zeszłego roku. Jednak ostatecznie spór pomiędzy stronami zostanie rozwiązany na drodze sądowej. Prędzej czy później będzie rozstrzygnięcie przez sąd w Legnicy, ile faktycznie ta cena za te ścieki, jakiej ona wysokości powinna być. I dzisiaj mamy zamknięty spór, ale on najprawdopodobniej znowu wybrzmieje w momencie, kiedy będzie rozstrzygnięcie sądu. No i teraz jest pytanie, czy zamknie sprawę, czy będzie starał się dociekać faktycznie, jaka cena powinna być za te ścieki. KSWiKa uważa, że powinna być dużo wyższa, my uważamy, że powinna być niższa. Czas pokaże. Dlatego śmiało to porozumienie można nazwać tymczasowym kompromisem.